Szanowni Państwo, obecni są również na dzisiejszym spotkaniu przedstawiciele samorządu województwa małopolskiego, pan Jarek Szlachetka. I pan Stuglik. Jest również przy stoliku, dlatego na końcu wymieniam pan Zdzisław Filip, który reprezentuje bezpośrednio tutaj naszą ziemię i reprezentuje nas synku małopolskim. Witam wszystkich przybyłych na dzisiejsze spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, wójtów, burmistrzów, starostów. Miło mi, że w tak licznym gronie Państwo zjawiliście się na dzisiejszym spotkaniu. Jest mi również ogromnie miło, że tak wielu mieszkańców Kędzi jest dzisiaj z nami obecnych i z tego, co się orientuję, mnóstwo ludzi jest spoza naszej gminy, bo są osoby z Wadowic, z Andrychowa, z Oświęcimia, z Brzeszcz, Czańca, Porąbki, z Wieliczki. Witam Was bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie miło, że Państwo chcieliście przybyć i wysłuchać tego, co mamy Wam do przekazania. Teraz, żeby nie przedłużać, prosiłbym Panią Poseł Beatę Szydło o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, pozwólcie, że ja również dołączę się do tych podziękowań, szczególnie tym osobom, które włożyły bardzo dużo pracy w to, by to dzisiejsze spotkanie niedzielne, piękny poranek niedzielny w Kętach tutaj przygotować. Wszystkim Państwu, tym, którzy są z Małopolski, z Okręgu 12 i spoza Małopolski, serdecznie dziękujemy za przybycie. Witamy na gościnnej ziemi oświęcimskiej w pięknej gminie Kęty. Jesteśmy niezmiernie zaszczyceni i dumni z tego, że dzisiaj wśród nas jest gość wyjątkowy. Premier byłego, ale przede wszystkim przyszłego rządu Rzeczpospolitej, pan prezes Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do zmiany Polski. Chcemy, żeby państwo polskie było inaczej rządzone, żeby było lepiej rządzone, żeby te rządy, które w tej chwili są przeciwko obywatelowi, były rządami dla obywateli. Przygotowujemy się do tego bardzo intensywnie i bardzo rzetelnie. Kierownictwo partii od początku tego roku jeździ po Polsce, jesteśmy we wszystkich powiatach. To dzisiejsze spotkanie tutaj na ziemi kęskie jest właśnie spotkaniem z cyklu tych objazdów powiatowych. Zamykamy ten cykl. Kierownictwo partii w tym roku Prawa i Sprawiedliwości było we wszystkich powiatach w całej Polsce. Jeździmy i spotykamy się z mieszkańcami z kilku powodów. Chcemy Państwu powiedzieć o naszych propozycjach, chcemy Państwu powiedzieć o naszym programie, ale też jeździmy przede wszystkim, żeby Państwa słuchać. Dlatego, że ten program, który chcemy zaproponować Polsce, który chcemy zaproponować Polakom, będzie zbudowany z oczekiwań, z marzeń i z potrzeb każdego obywatela Rzeczpospolitej Polskiej. W naszym programie znajdą się sprawy istotne dla wszystkich. Podstawa to demografia i rodzina. To jest to największe wyzwanie, ale też ten główny priorytet, wokół którego musimy w następnych latach skupić politykę rządu. Druga kwestia to praca, ale szeroko rozumiana. Nie tylko tworzenie miejsc pracy w tej chwili staje się w Polsce problemem, ale też wynagrodzenie za płacę. My musimy zbudować w Polsce pakt dla wzrostu wynagrodzeń. Pakt, do którego przystąpią pracodawcy, przedsiębiorcy, strona społeczna reprezentująca pracowników,
a którego gwarantem powinno stać się państwo. Nie ma alternatywy dla tego, by polscy pracownicy za ciężką pracę zarabiali marne grosze, które bardzo często nie starczają na codzienne przeżycie dla przeciętnej polskiej rodziny. I taki program mamy przygotowany. Taki program rodzi się z pracy ekspertów, naszych kolegów parlamentarzystów, ale też przede wszystkim z rozmów właśnie na takich spotkaniach. Jeżeli mówimy o pracy, jeżeli mówimy o rodzinie, musimy też mówić bardzo wyraźnie o tym, że Polska musi rozpocząć wielki program mieszkaniowy. Dwa warunki. Godna praca, godne wynagrodzenie i mieszkania zapewnią szansę dla każdej polskiej rodziny. I to jest priorytet przyszłego programu Prawa i Sprawiedliwości. I wreszcie to, co jest istotą, a z czym nie potrafi sobie poradzić obecny rząd, czyli wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, gospodarka. Nie można się zadowalać wzrostem gospodarczym na poziomie 1% PKB. I nie można mówić, że to są wielkie sukcesy. Dla Polski sukcesem będzie, kiedy ten wzrost będzie powyżej 4%. Bo wówczas będą warunki dla tego, żeby polskie przedsiębiorstwa się rozwijały, miały szansę konkurowania z tymi największymi potentatami w Europie i żeby były tworzone miejsca pracy. Żeby pracownicy godnie zarabiali, wtedy będzie można mówić o rozwoju, wtedy będzie można mówić o inwestycjach. Jest na to szansa i są możliwości. Czeka nas kolejna perspektywa środków unijnych. Pieniędzy, które obecny rząd już określa mianem swojego sukcesu. Tyle tylko, że same pieniądze, które wpłyną do Polski, nie rozwiązują jeszcze problemów. Trzeba je wydawać uczciwie, trzeba je wydawać mądrze i trzeba je wydawać tak, aby nie były przeznaczane na konsumpcję bieżącą, tylko żeby budowały rozwój gospodarczy, stabilny rozwój na przyszłość. Te wszystkie elementy, a trzeba jeszcze oczywiście mówić o służbie zdrowia, trzeba mówić o oświacie, trzeba mówić o zarządzaniu, o mądrym rządzeniu państwem, złożą się na program Prawa i Sprawiedliwości. I tak jak Państwu wcześniej powiedziałam, to nie jest program, który piszą politycy Prawa i Sprawiedliwości tylko i wyłącznie z doświadczeń swojej pracy parlamentarnej, tylko przy wsparciu ekspertów. To jest bardzo ważne i z tego korzystamy. Wokół nas jest bardzo duża grupa ekspertów, którzy przygotowują poszczególne rozwiązania. Ale dla nas najistotniejszą kwestią i sednem tego programu są właśnie takie spotkania i rozmowy z Państwem. Bo to Wy poprzez swoje opinie, poprzez swoje uwagi, poprzez swoje pytania wskazujecie nam te najistotniejsze kwestie, które są ważne dla każdego Polaka. Musimy walczyć o godne miejsce Polski w Europie. Musimy walczyć o to, żeby Polska była silna swoją gospodarką. Musimy walczyć o każdego Polaka, który wyjechał w poszukiwaniu pracy za granicę, aby tutaj wrócił, żeby wracali młodzi ludzie do Kęt, do Oświęcimia, do Porąbki, do Brzeszcz, do Wieliczki, wszędzie tam, gdzie nie mogą dzisiaj znaleźć swojego miejsca, bo nie mają pracy. Musimy dla tych przyszłych pokoleń i dla nas wszystkich obecnie stworzyć takie warunki, byśmy mogli rzeczywiście powiedzieć, że Polska jest krajem, który na równych prawach dzięki swojemu potencjałowi gospodarczemu, dzięki zaradności swoich obywateli jest partnerem dla innych krajów, jest partnerem dlatego, że jest silnym, stabilnym krajem, który
nie wstydzi się swojej tożsamości, swojej historii, swojej kultury. Polak to brzmi dumnie i bądźmy wszyscy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dajmy szansę Polsce, a żeby ta szansa dla Polski mogła się ziścić, Prawo i Sprawiedliwość musi rządzić, a Jarosław Kaczyński musi zostać premierem rządu Rzeczpospolitej. Przywitajmy bardzo serdecznie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. Siadajcie państwo. O, widzę, że jeszcze uroczystości. Dziękuję serdecznie, proszę państwa. Nie ma dzisiaj piękniejszego daru dla Polski niż dzieci. Bo brakuje ich. Strasznie im brakuje. Szanowni Państwo, no przede wszystkim dziękuję, że Państwo zechcieli w niedzielne południe tutaj przybyć tak licznie. Naprawdę jestem serdecznie wdzięczny. Chciałem powiedzieć kilka słów, może najpierw na taki temat, który wiąże się z naszą działalnością. Otóż my w tej chwili kończymy objazd powiatów ziemskich. Jest takich powiatów 314 w Polsce i podjęliśmy się takiego zadania, żeby członkowie ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości odwiedzili wszystkie. Żeby być we wszystkich powiatach, spotkać się z mieszkańcami, z obywatelami i móc później wyciągnąć jakieś wnioski. I w tej chwili ten objazd się kończy. Ja teraz jestem już w ostatnim dniu swojego objazdu. I chyba to już w ogóle jest ostatni dzień, może tu pani prezes potwierdzi, ostatni dzień tego objazdu. Można powiedzieć, że po dzisiejszym dniu, poniedzieli, 8 grudnia, on będzie zakończony. I powstaje pytanie, czy można z niego wyciągnąć jakieś wnioski. My będziemy te wnioski wyciągać wspólnie na spotkaniu w Przysusze, to jest takie miasto powiatowe na ziemi świętokrzyskiej, gdzie spotkamy się w ten sposób, że będą przedstawiciele wszystkich tych powiatów, będzie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, będziemy o tym mówić. Ale pewien taki bardzo ogólny wniosek, który można ująć dosłownie w dwóch czy trzech zdaniach, wyciągnąć łatwo już teraz. Otóż Polska dzisiaj cierpi na wiele chorób. I te choroby na poziomie miast powiatowych, czy takich miast jak Kęty, które nie są powiatowe, ale są znaczące bardzo w powiecie oświęcimskim, te choroby są ostrzejsze. Czyli krótko mówiąc, te choroby, które dotyczą całej Polski, najciężej przebiegają właśnie na poziomie miast powiatowych, na poziomie gmin. Mamy podział na dwie Polski. Tą, gdzie jest lepiej, gdzie można powiedzieć, jest pewien przywilej, wielkie ośrodki miejskie, duże ośrodki miejskie i tą pozostałą, gdzie mieszka większość Polaków, gdzie jest trudniej. I to jest, proszę państwa, sytuacja, którą trzeba zmienić. Chcę państwa zapewnić, że partia, którą reprezentuję, Prawo i Sprawiedliwość, chce tą sytuację zmienić. My uważamy, że naród polski jest jeden, wszyscy do niego należymy, czyli musimy stanowić wspólnotę. A wspólnota to musi być coś realnego. Wspólnota musi być czymś połączona. Otóż wspólnota musi być połączona solidarnością. Ale podstawą solidarności jest sprawiedliwość. Sprawiedliwość. A sprawiedliwość, która może być rozważana w różnych aspektach, oznacza, że Polak urodzony tu w Kętach musi mieć takie same możliwości jak Polak urodzony w centrum Warszawy. To jest trudne do osiągnięcia. Wiem o tym. Ale trzeba w tym kierunku iść. Chcę jasno powiedzieć.
My zdecydowanie odrzucamy koncepcję, która jest głoszona przez obecny rząd, chociaż ostatnio może mniej zdecydowanie niż kiedyś, że rozwój ma się dokonywać poprzez metropolię, poprzez kilka czy co najwyżej 11 ośrodków w Polsce. Taka koncepcja przez ministra Boniego została sformułowana i to w oficjalnym dokumencie i przynajmniej do niedawna obowiązywała, bo ostatnio jak się zaczęto pewnie w związku z wyborami, ze zmianą sytuacji politycznej z niej wycofywać. Otóż bardzo mocno podkreślam, że my tego rodzaju koncepcje zawsze żeśmy odrzucali. Że uważamy, że należy dążyć do zrównania poziomu. Wiemy, że to nie jest zadanie na rok, dwa, trzy, czy nawet na jedno dziesięciolecie. Ale to musi być kierunek naszego działania. My nie chcemy, żeby część Polski była coraz mniej ludna i wszystko koncentrowało się w tych nawet choćby 11 miastach. My chcemy, żeby Polska rozwijała się w całości. I polityka, wykorzystanie środków, którymi dysponuje państwo, powinna być nastawiona właśnie na tego rodzaju cele. Na taki cel. Na to, żeby na przykład poziom bezrobocia, który niemalże bez wyjątku we wszystkich powiatach, które odwiedziłem, jest wyższy niż przeciętny w kraju, żeby ten poziom bezrobocia w ogóle obniżony był wszędzie mniej więcej taki sam. Byśmy nie musieli mieć do czynienia z takim zjawiskiem, że w jednych miejscach w Polsce, no głównie jest to Warszawa, a mówię to jako warszawiak od urodzenia, mamy do czynienia z sytuacją, gdzie dochód na głowę mieszkańca jest dużo wyższy niż w Unii Europejskiej, jest przynajmniej formalnie, bo tutaj są pewne błędy w obliczeniach, na poziomie najbogatszego nie tyle kraju, co bardzo niewielkiego kraju, kraiku, nie chcę tutaj nikogo obrażać, czyli Luksemburga, a jednocześnie w wielu miejscach Polski jest naprawdę straszliwa wręcz bieda i relacja w stosunku do Warszawy jest jak 1:10. Tak, proszę Państwa, to nie dotyczy Kent oczywiście, ale są w Polsce miejsca, gdzie dochód na głowę jest 10 razy mniejszy niż w Warszawie. No to wyobraźcie sobie Państwo, że ktoś ma rok pieniądze takie same, jak ktoś ma no, na miesiąc. No, prawie taka sama różnica. To chyba jest ogromna wręcz przepaść. I musimy, proszę Państwa, z tym walczyć. Musimy się temu przeciwstawiać. Musimy wprowadzić taką politykę, która będzie jako skutek miała wyrównywanie szans, wyrównywanie poziomów rozwoju. A dziś można powiedzieć nie tylko w założeniach, nie tylko w deklaracjach, ale w przedsięwzięciach realnych mamy politykę odwrotną. Mamy do czynienia z polityką, która jest niekiedy określana jako zwijanie państwa. Likwiduje się szkoły, likwiduje się szpitale albo oddziały szpitalne. Likwiduje się komisariaty, stacje sanepidu, straż pożarną, straż graniczną, także jednostki wojskowe. I mógłbym tutaj jeszcze wiele różnych rzeczy wymieniać. Dochodzi do tego, że nawet taka podstawowa obsługa, którą państwo winne jest obywatelom, jak na przykład obsługa zdrowotna, jest zdecydowanie redukowana. Wiem, że tutaj dzisiaj w Kętach nie ma już na przykład urologii, nie ma też niektórych innych oddziałów, bo zostały zlikwidowane w miejscowym szpitalu. Tak, proszę Państwa, być nie może. Musimy ten proces odwrócić. Musimy doprowadzić do tego, żeby to, co jest zobowiązaniem państwa wobec obywatela, opieka zdrowotna, o której w tej chwili akurat mówię, jest takim zobowiązaniem, było dostępne dla wszystkich, niezależnie od miejsca, w którym przyszło im żyć. I powtarzam, to jest z jednej strony obowiązek, ale z drugiej strony jest to także realna możliwość. Zadajcie sobie Państwo takie pytanie. Dlaczego Polska, która 10 lat temu była przecież znacznie uboższa niż dzisiaj, bo od tego czasu nastąpił poważny wzrost gospodarczy, mogła sobie pozwolić na różne rzeczy, na które dzisiaj nie może sobie pozwolić. Dlaczego tak jest, że mogły istnieć te komisariaty, mogły istnieć te szpitale, oddziały szpitalne, szkoły? Jakoś wystarczało. Mimo, że ten tort ogólny był mniejszy.
ten roczny dochód całego naszego narodu był mniejszy. A dzisiaj jest większy i na to nie stać. Dlaczego tak jest? I to jest, proszę Państwa, dobry moment, żeby przejść do spraw ogólnych, odnoszących się już nie tylko do tej ziemi, do powiatów, do Polski spoza wielkimi miastami, tylko do Polski w ogóle. Co się w gruncie rzeczy w naszym kraju stało, że trwa to zwijanie państwa, że wiele różnych rzeczy jest nie do załatwienia, chociaż jeszcze nie tak dawno, powtarzam, przy niższym poziomie naszego rozwoju były załatwiane. Co się stało? Szanowni Państwo, po 1989 roku mieliśmy takie poczucie, w każdym razie większość spośród nas, że zostaliśmy wyzwoleni. I to w ogromnej mierze była po prostu prawda. Przestaliśmy żyć pod komunistycznym butem, przestaliśmy żyć pod sowieckim butem. Krótko mówiąc, sytuacja się radykalnie zmieniła. Ci, którzy czasem temu przeczą, a są tacy, nie mają racji. Mogą mieć nawet najlepsze intencje, ale to po prostu nie jest prawda. Zmiana nastąpiła. Tylko jest takie pytanie, czy rzeczywiście w zamian za system komunistyczny został w Polsce stworzony system demokratyczny i rynkowy? Bo tak głoszono, że odszedł komunizm, w zamian za to mamy demokrację i mamy system gospodarki rynkowej opartej o prywatną własność, konkurencję i tak dalej. Otóż tu już odpowiedź jest nieporównanie bardziej skomplikowana. Oczywiście wiele elementów demokracji w Polsce istnieje. Są wybory, są różne partie polityczne, jest prasa, nie ma cenzury, są różne telewizje i tak dalej, i tak dalej. Ale mimo wszystko ten system ma wiele cech, które wywodzą się z poprzedniego systemu i dlatego został on nazwany już po kilku latach, czy gdzieś może w drugiej połowie lat 90. przez politologów, naukowców postkomunizmem. Systemem niedemokratycznym w tym znaczeniu zachodnim, nie rynkowym w tym znaczeniu zachodnim, tylko systemem postkomunistycznym. Jadwiga Staniszki, pewnie Państwo znacie to nazwisko, pierwsza to wymyśliła, chociaż opisy tej sytuacji były już prezentowane przez partię, którą wtedy współtworzyłem i której przewodziłem, Porozumienie Centrum od roku 1990. Chociaż używaliśmy wtedy trochę innych określeń. Mówiliśmy o podobieństwie do krajów latynoamerykańskich, czyli do Ameryki Południowej. Ale mniejsza o nazwy. Istota jest taka, że ten system przypomina demokrację i przypomina gospodarkę rynkową, a wielu zalet tamtego systemu nie ma. Wiele mechanizmów tego systemu działa w sposób nieprawidłowy, spatologizowany i właśnie wyrasta z tego, co było poprzednio. To jest system, który ma to do siebie, że jest niewydajny i niesprawiedliwy. To znaczy, gdyby w Polsce po roku 89 rzeczywiście rozgromić ten stary system, zlikwidować dominację nomenklatury, nie pozwolić jej przejąć własności, zbudować lepiej funkcjonujące państwo, nowe państwo, rzeczywistą demokrację, to na pewno Polska dzisiaj byłaby dużo, dużo dalej w rozwoju niż jest w tej chwili. I wydawało się, przynajmniej w pewnym momencie, w połowie poprzedniego dziesięciolecia, że ten proces nastąpi. Że dojdzie do tej zmiany, że po aferze Rywina jest taka społeczna reakcja, naukowcy nazywają to repulsją, odrzuceniem tego, co jest, która doprowadzi do tego, że zostaną przeprowadzone głębokie reformy, że Polska stanie się naprawdę krajem gospodarki rynkowej, w tym dobrym tego słowa znaczeniu i naprawdę pod każdym względem krajem demokratycznym. Było wtedy na to wiele nadziei, łączono je z sojuszem między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Kiedy wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a prezydentem został mój świętej pamięci brat, Platforma Obywatelska odrzuciła sojusz i zaczęła nas gwałtownie atakować. Nie będę teraz opisywał historii, w każdym razie w 2007 roku przejęła władzę i nie tylko nie zlikwidowała postkomunizmu, ale można powiedzieć, że go wyostrzyła. To, co mamy dzisiaj w Polsce, to jest skrajny model postkomunistyczny.
bez już postkomunistów przy władzy. Pan Tusk nie był przecież nigdy komunistą. Działał w opozycji. Ja tego temu nie zaprzeczam. Natomiast w jego realnej działalności jest to, że cechy tamtego systemu nie tylko nie zostały zniesione, ale zostały jeszcze wyostrzone. A ponieważ jest to system skrajnie wręcz niewydajny, to właśnie ta niewydajność całego systemu jako całości powoduje, że dzisiaj wiele rzeczy, które jeszcze nie tak dawno temu były do załatwienia, na które było Polskę stać, dzisiaj już są nie do załatwienia. Jeżeli chcemy, żeby Polska mogła się zacząć znów dobrze rozwijać i żeby ta obsługa obywatela przez państwo była obsługą w miarę pełną, a to się obywatelom w nowoczesnym państwie należy, jeżeli chcemy, żeby nie następowały te procesy, które można określić jako cofanie się Polski w historii, choćby likwidacja zasad prawa pracy, choćby wchodzenie umów świeciowych zamiast umów o pracę, to musimy, proszę państwa, wrócić do tych nadziei z 2005 roku czy 2004 roku i ten system rzeczywiście zmienić. I dzisiaj, proszę państwa, jest jedna partia, która konsekwentnie przez cały czas, płacąc naprawdę bardzo wysoką cenę, cenę nieustannego ataku, nieustannego obrażania, różnego rodzaju przedsięwzięć, cenę, która czasem bywała nawet tragiczna, otóż która do tego dąży. Tą partią jest, proszę państwa, Prawo i Sprawiedliwość. Tą partią jest Prawo i Sprawiedliwość i sądzę, że nie trzeba tutaj długich wywodów, żeby to udowodnić. Udowodnić to, że jesteśmy za realizacją tego rodzaju projektu w sposób konsekwentny, że nie idziemy na kompromisy, że nie kierujemy się, szanowni państwo, tym wszystkim prywatnym interesem czy interesem wąskogrupowym. Bo w interesie wąskogrupowym, czy tym bardziej prywatnym, byłoby przystosowanie się. Byłoby zrobienie tego, co zrobili niektórzy ludzie, na przykład, którzy od nas odeszli i którzy później nagle stali się bohaterami w mediach, zaczęto ich pokazywać, popierać, zaczęto ich traktować jako autorytety, chociaż przedtem byli niesłychanie atakowani. Ja nie chcę wymieniać tych nazwisk, bo nie jest moją sprawą jakiś prywatny odwet, czy tym bardziej reklamowanie tych osób. Ale każdy z państwa, którzy obserwują życie społeczne, to wie, a sądzę, że na tego rodzaju spotkania przychodzą przede wszystkim ci, którzy są życiem społecznym, życiem politycznym zainteresowani. Chcemy tej zmiany, bo chcemy dobra Polski. Chcemy tego, żeby Polska mogła się rozwijać, żeby stała się w końcu tym, czym powinna być. Czym powinna być już dzisiaj, czym by była, gdyby nie te błędy popełnione po 1989 roku. To znaczy bardzo liczącym się silnym europejskim państwem. Bardzo liczącym się silnym państwem, którego poziom rozwoju nie jest jeszcze taki jak na przykład Niemiec. Bo Niemiec byśmy nie dogonili. Ale jest dużo bliższy temu poziomowi niż jest to w tej chwili. Bo moglibyśmy być naprawdę dużo, dużo bliżej. Gdzie poziom życia obywateli jest też dużo bliższy temu na zachód od naszych granic. To, proszę państwa, jest możliwe. Jest możliwe, ale żeby było możliwe, to przede wszystkim Polska musi trwać. Polska musi po prostu być. Ktoś z państwa, czy nawet wielu spośród państwa może zadać pytanie, jak to? No przecież jesteśmy. No ale przecież dziś jesteśmy narodem mniej licznym niż to było 20 lat temu. Dziś nas jest mniej. A jeżeli sprawy demograficzne, sprawa tak zwanej dzietności, no nieładne słowo, ale innego nie ma, będą takie jak dziś, a jesteśmy pod tym względem na 211 miejscu na świecie wśród państw, to przy końcu wieku, tego wieku, czyli około 2100 roku, będzie nas tylko 16 milionów. I powiem więcej, w ogóle nas nie będzie, bo jeżeli będziemy się tak zwijać, to nastąpi proces odchodzenia od narodowości polskiej. Będziemy już tylko co najwyżej resztką narodu.
Czyli pierwszy warunek, żeby Polska mogła się w ogóle rozwijać, to jest rozwiązanie tej sprawy wielkiego kryzysu demograficznego. Wielkiego kryzysu demograficznego, który w jakiejś mierze jest także następstwem właśnie postkomunizmu. Bo postkomunizm to jest system, w którym na przykład nie rozwiązano w żadnym zakresie, w żadnej mierze sprawy pracy, nie rozwiązano sprawy mieszkań. Za Gierka budowano 300 tysięcy mieszkań rocznie, teraz buduje się 150 tysięcy. Polskę byłoby stać na 400 tysięcy mieszkań rocznie spokojnie, gdyby był dobry system. Tylko takiego systemu nie ma. Za to załatwia się interesy deweloperów. Krótko mówiąc, Polska, żeby móc się rozwijać, musi przede wszystkim załatwić ten problem. A co to znaczy załatwić ten problem? To znaczy, po pierwsze musi być praca, po drugie muszą być mieszkania, po trzecie musi być porządna polityka prorodzinna. W istniejących warunkach ta polityka prorodzinna musi prowadzić do tego, żeby przynajmniej część tego, co trzeba wziąć na siebie w rodzinie, kiedy pojawia się dziecko, przejęło państwo. Różnego rodzaju metody, choćby bony rodzinne, mogą tego rodzaju problem rozwiązać. I to jest, proszę Państwa, także jeszcze jedna kwestia. To jest kwestia wysokości płac w naszym kraju. Otóż Polska ma dzisiaj, nawet w stosunku do naszego dość skromnego, ale jednak już średniego poziomu rozwoju, zaniżone płace. To też jest efekt postkomunizmu. To jest sytuacja, w której w Polsce eksploatuje się pracownika i dzięki temu tworzy się mechanizm, w którym nie opłaca się polskiej gospodarki unowocześniać. Nie opłaca się jej unowocześniać i dlatego my dzisiaj mamy na pracownika niską wydajność w stosunku do innych państw Unii Europejskiej, ale nie jesteśmy na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Ale dlaczego? Bo my bardzo dużo pracujemy. Natomiast na godzinę mamy najniższą wydajność w Unii Europejskiej. Powtarzam, to wynika z tego, że w tym systemie, przy tej ogromnej nierównowadze społecznej, jaka w Polsce istnieje, opłaca się prowadzić przedsiębiorstwa na zasadzie coraz bardziej cisnę pracownika, nie zawieram z nim umowy o pracę, tylko umowę śmieciową, płacę mu grosze i mi się opłaca. I w dalszym ciągu mogę sobie żyć na takim poziomie, jakiego oczekuję. Krótko mówiąc, ryzyko związane z inwestycjami, z unowocześnieniem nie jest z tego punktu widzenia racjonalne. To też musimy zmienić. To musimy zmienić dlatego, że to jest skrajnie niesprawiedliwe i szkodliwe gospodarczo. I kiedy będę mówił o kolejnym wielkim problemie, będę musiał o tym wspomnieć. Ale to jest także szkodliwe skrajnie z tego punktu widzenia, który w tej chwili podnoszę. Z punktu widzenia naszej przyszłości jako narodu, demograficznej przyszłości. Bo jeśli ludzie tak mało zarabiają, to nawet jak mają pracę, to ogromnie trudno im podejmować decyzję o zakładaniu rodzin, o posiadaniu dzieci. I to nie jest wynik obiektywnej sytuacji. Powtarzam, kraj, który ma 21,5 tysiąca dolarów na głowę, bo taki jest nasz dochód liczony wedle sił nabywczej w tej chwili, taki kraj nie jest bogaty w skali światowej, tylko średni. No w skali europejskiej to jest zupełnie niebogaty, ale mimo wszystko stać go było na to, żeby pensje były wyraźnie, odczuwalnie wyższe. Szczególnie te niskie pensje. I w tym kierunku, proszę Państwa, trzeba iść. Ja parę miesięcy temu o tym mówiłem w Krynicy i wtedy mnie straszliwie zaatakowano. Dzisiaj w gruncie rzeczy wszyscy to przyznają. Musimy także i w tym kierunku pójść w imię sprawiedliwości, w imię interesów pracowników, ale także w imię po prostu przyszłości Polski. I w imię rozwiązania... drugiego wielkiego problemu, przed którym stoimy. To jest właśnie ta pułapka średniego rozwoju. My te przeszło 20 tysięcy dolarów na głowę mamy. To jest właśnie ten średni rozwój. Ale teraz jest pytanie, jak przejść do tego rozwoju wyższego. Na to, żeby przejść do rozwoju wyższego, trzeba zrobić wiele rzeczy. One zostaną przedstawione całemu społeczeństwu, całemu narodowi w naszym programie w lutym przyszłego roku, ale jest już bardzo niedługo, za trochę przeszło 2 miesiące. Ale wśród tych spraw właśnie jest i ta. To znaczy wymuszenie mechanizmu
podnoszenia wydajności pracy, unowocześniania organizacyjnego i technologicznego. Oczywiście to wymuszenie nie wystarczy. Potrzebna jest odbudowa zaplecza intelektualnego dla naszego przemysłu, dla innych dziedzin naszej gospodarki, bo ono, to zaplecze zostało w gruncie rzeczy całkowicie zlikwidowane. Potrzebna jest odbudowa szkolnictwa zawodowego, bo w Polsce jest mnóstwo specjalistów od zarządzania, natomiast jest takie pytanie, kto ma pracować, a nie tylko kierować. Krótko mówiąc, potrzeba jest bardzo wiele różnych przedsięwzięć. I my o tych przedsięwzięciach wszystkich będziemy mówić. Ale musimy przede wszystkim uświadomić sobie ten cel i musimy sobie uświadomić, że zadaniem władzy, dobrej władzy państwowej jest to, żeby się z tego ograniczenia, z tej pułapki wyrwać. Ja to mówię nie bez powodu. Są w Europie takie państwa, które popadły w tą pułapkę, choćby Portugalia, i w niej już od wielu, wielu lat trwają. I my nie możemy tą drogą pójść. Powtarzam, musimy się z tego wyrwać. Portugalczycy tam gdzieś na krańcach Europy, choć w kryzysie ciężkim, jakoś mogą z tym wszystkim trwać. My nie możemy. My jesteśmy w szczególnym miejscu Europy. My jesteśmy ciągle między Niemcami a Rosją. My po prostu musimy być silni. Musimy być. I teraz jeszcze jedno. Gdyby tutaj stał obok mnie jakiś przedstawiciel ideologii liberalnej w tym wydaniu polskim, no przedstawicielem takiej ideologii jest obecny premier, to by zaraz powiedział: no proszę państwa, przecież tak naprawdę nic nie można zdziałać. Państwo nic nie może, tylko mechanizmy rynkowe. A te mechanizmy rynkowe decydują o tym, że to wszystko, co tutaj Kaczyński mówi, to są bzdury, to są opowieści. To jest nierealne. Co bym odpowiedział na tego rodzaju zarzuty? Otóż powiedziałbym tak. To jedź pan do kolei. Albo jak pan nie pojedzie, to niech pan przeczyta chociaż coś na temat tego państwa, gdzie w latach 50. 78% ludzi nie umiało czytać i pisać. Było analfabetami. 78%. W Polsce w 1919 roku 75% ludzi umiało czytać i pisać. W 1918 roku. Taki był poziom ówczesnej Korei. Kompletnie przy tym zniszczona przez wojnę i zawsze bardzo biedna. Dzisiaj super nowoczesne, potężne, skądinąd utrzymujące także ogromną 700-tysięczną armię, 7 razy większą niż w Polsce, państwo mające najwyższe technologie, wygrywające różnego rodzaju konkurencje, chociażby ostatnio, przykro mówić, bo ja jako Europejczyk jestem z Europejczykami, ale no, doprowadzili do upadku Nokię. Samsung wygrał walkę konkurencyjną z Nokią. I tego rodzaju przykładów jest więcej. Ale choćby ta Finlandia też była państwem po wojnie w 1945 roku zniszczonym i z punktu widzenia rozwoju zachodniej Europy zacofane. I nadrobiła to. Ale poprzez zorganizowaną politykę. Zorganizowana, bardzo konsekwentna polityka była prowadzona także w Irlandii. Nie wierzcie państwo tym, którzy wam opowiadają, że państwo nic nie może zrobić. Bo oni reprezentują po prostu różnego rodzaju mocne grupy, różnego rodzaju lobby, różnego rodzaju grupy nacisku. Tych, którzy już się bardzo dorobili. Oni nie reprezentują społeczeństwa, nie reprezentują państwa, nie reprezentują narodu. No i są jeszcze inni. Tacy, którzy by może nie powołali się na prawa rynkowe, tylko z lekkim uśmieszkiem powiedzieli: no ale cóż, Polacy, co oni potrafią? Otóż, szanowni państwo, były badania przeciętnej inteligencji narodów europejskich. Jesteśmy w pierwszej trójce. Niemcy, Holendrzy, Polacy. Praktycznie na równi. Były ostatnio, mogliście to państwo zobaczyć na paskach, badania 15-latków, jeżeli chodzi o kompetencje, no właściwe oczywiście dla tego wieku. W dwóch konkurencjach
czyli rozumienie tekstów, ich interpretacja i matematyka pierwsze miejsce, ex aequo z innymi, z dwoma innymi, a przyroda trzecie miejsce, czyli też ścisła czołówka. Proszę Państwa, my naprawdę nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, tym bardziej, że w ciągu ostatnich 20 lat ogromnie zwiększyła się ilość ludzi jakoś tam przygotowanych. Nie zawsze było to przygotowanie najlepsze. Mówiłem już to, że za dużo specjalistów od zarządzania, że zapoznano sprawę szkolnictwa zawodowego. To wszystko prawda, ale ten potencjał wykształcenia ogromnie się zwiększył. My musimy to wszystko tylko dobrze zorganizować, nie w interesie różnych mniejszościowych grupek, tylko w interesie całego narodu. I możemy pójść do przodu bardzo szybko. Jestem o tym przekonany. Tylko, że to jest w ostatecznym rachunku kwestia woli narodu. Bo mamy przed sobą wybory europejskie. No dobrze, żeby one już były sygnałem, że w Polsce się zmienia. Żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Zdecydowanie. Chociaż one same przez się takie ważne nie są, bo ten Parlament Europejski, tak jakby go nie było, to naród by na tym tak bardzo nie stracił. Powtarzam, bardzo byśmy na tym nie stracili. I nie sądzę, żeby jakikolwiek naród europejski na tym specjalnie by stracił, gdyby go nie było. No ale są. Później są bardzo ważne wybory samorządowe. W Polsce bardzo duża część władzy jest w samorządach i bardzo duża część pieniędzy jest w samorządach. Mają władzę, mają worek, można powiedzieć, z prezentami. I to jest ogromnie istotne, żeby tu się zmieniło, bo teraz jest, można powiedzieć, szczególnie na poziomie wojewódzkim, właściwie monokultura Platformy Obywatelskiej, ewentualnie z jakimiś koalicjantami. Jak to wygląda? Szanowni Państwo, wiadomo, jak to wygląda. Nie chcę już na ten temat mówić, ale pamiętajcie, że najcięższą chorobą, na jaką cierpimy, to jest korupcja. Ona nas niszczy, ona jest ogromną częścią tego worka kamieni, który przez cały czas nosimy na plecach. I powtarzam, te wybory będą ogromnie ważne. Prezydent nie ma w Polsce dużej władzy, ale jeżeli chodzi o hamulec, to ma i nożny, i ręczny. Otóż nam potrzebny jest prezydent, który będzie naciskał na gaz i też dobrze posługiwał się kierownicą, a nie taki, który będzie naciskał na wszystkie możliwe hamulce albo jeszcze zaciągał ręczny. Czyli krótko mówiąc, szanowni Państwo, też bardzo ważne wybory. Musimy zmienić prezydenta, bo ten na pewno będzie hamulcowym. Nie będzie zaciągał. No i w końcu te decydujące parlamentarne. Potrzebny jest wielki ruch takiego wzmożenia poparcia dla tego kierunku zmiany w Polsce, odrzucenia tego, co złe, i potrzebny jest ruch, może trochę mniejszy, ale już bardzo konkretny, zmierzający do tego, żeby Polska miała pewność, że wybory zostały przeprowadzone uczciwie. Musimy sami obliczyć wyniki tych wyborów. Bo nikt nie wie, gdzie są serwery. I na to wszystko, proszę Państwa, potrzebna jest mobilizacja, ale być może Państwa zmartwię, bo powiem jeszcze więcej. Mobilizacja potrzebna będzie także, jeżeli Bóg da zwycięstwo. I później. Spójrzcie na Węgry. Co robi Orban w momencie, kiedy jest bardzo atakowany w Unii Europejskiej? A my też będziemy atakowani. Bo taka Polska jak obecna, taka galaretka, można powiedzieć, właśnie nie Polska, tylko władza jest taka, to, szanowni Państwo, bardzo wiele odpowiada. Jak się zaczniemy utwardzać, to na pewno będziemy atakowani. Co wtedy robi Orban? Zwołuje wielkie wiece w Budapeszcie. Potrafi zwołać po paręset tysięcy ludzi, mimo że Węgrów jest prawie 4 razy mniej niż Polaków. Będzie potrzebna dalsza mobilizacja. Pamiętajcie, że to robi ogromne wrażenie w Brukseli. Poparcie społeczne robi ogromne wrażenie. Jeśli chcemy, żeby Polska się zmieniła, to jest w interesie 98% polskich rodzin i Polaków w ogóle, to musimy pamiętać, że to będzie wspólny wysiłek podjęcia pewnej polityki i obronienia tej polityki, bo ona będzie na pewno atakowana. Ja głęboko wierzę, że nadchodzi ten czas,
że to tylko, przepraszam, że to nie tylko Ukraina dzisiaj chce zmiany, że Polacy też chcą zmiany. Że my możemy... Że my możemy naprawdę uczynić to, co oni muszą robić na ulicach przy pomocy kartek wyborczych. Chociaż udział w różnego rodzaju demonstracjach też jest oczywiście rzeczą bardzo, bardzo ważną. I jeszcze na koniec dwie sprawy. Jedna to przykład. Spojrzałem w tej chwili na jednego z moich gości. No, przepraszam, że tutaj się wypowiadam jako gospodarz, ale pani prezes jest gospodarzem. Pana wójta Obajtka z Pcimia. Otóż ten pan, dziś prześladowany przez władzę, pokazał, że jak władza chce, to nawet na poziomie powiatowym, gminnym, na poziomie, gdzie niby jest trudniej, no bo tam na górze są różni inni, można zdziałać niesłychanie dużo. Można niesłychanie dużo obywatelom pomóc. To jest taki przykład, że dobra władza może niemalże cudów dokonywać, nawet jeżeli działa w tej skali stosunkowo niewielkiej. Naprawdę może. I to w różnych dziedzinach, począwszy od opieki zdrowotnej, rozkończywszy na inicjatywach gospodarczych. Bo pan Obajtek we wszystkich tych sprawach dokonał w swojej gminie bardzo wielu pozytywnych zmian. Bardzo wielu pozytywnych. Właśnie dlatego go tak nie lubię. I ostatnia kwestia, jakby z innej dziedziny. Jesteśmy w powiecie oświecińskim. No tu był wielki obóz zagłady. Wielki obóz zagłady, gdzie wymordowano bardzo wielu ludzi. Kiedyś mówiło się, że 5-6 milionów, teraz się już mówi, że tylko milion. Ja obawiam się, że ten milion to już jest wynik różnego rodzaju nacisków, że jest taki mechanizm naciskania, żeby obniżyć rozmiar tej zbrodni. Ale nie o wymiarach tej zbrodni w liczbach, bo wszystko jedno, czy milion, czy pięć, to była to gigantyczna zbrodnia, ludobójstwo, chciałem teraz mówić. Chciałem mówić o to, tym, co wydaje się nam niesłychane, niemożliwe, ale to jest faktem. Polaków o tą zbrodnię oskarżają. Polaków, którzy byli ofiarą. Którzy byli ofiarą zaraz po Żydach, największą ofiarą tej wojny. Polaków oskarżają o tą zbrodnię. Na pytanie, kim byli naziści, studenci w Kalifornii, chyba w 60 czy 70% odpowiadają, że to byli Polacy. Taka kampania trwa na świecie, mówi się o polskich obozach zagłady czy polskich obozach koncentracyjnych już od wielu, wielu lat. Nie ma właściwego przeciwdziałania ze strony naszej władzy i tak zwanych w cudzysłowie elit. Część z nich wręcz się do tego włącza, do tych oskarżeń. Oczywiście nie wprost, ale tak generalnie mówi jakieś spółwinie, że można było w ramach tego terroru w gruncie rzeczy działać tak, jakby to było w demokratycznym państwie, albo w każdym razie w państwie normalnym, a nie w ramach bandyckiej, potwornej, szerzącej mord i z wszelkiego rodzaju niszczenia okupacji niemieckiej. Kiedy my byliśmy przy władzy, to podjęliśmy tą sprawę, tutaj była taka zasługa ministra Ujazdowskiego, ministra kultury ówczesnego, i zmieniliśmy nazwę tego obozu na niemiecki hitlerowski obóz zagłady w Auschwitz. Bo przedtem go nazywano inaczej, także to sugerowało, że to polski obóz. Chodzi tutaj o zapisy w UNESCO. Bo UNESCO akurat prowadzi ewidencję tego rodzaju historycznych wydarzeń, fenomenów. Otóż ten rząd nie wykazuje w tej sprawie żadnej inicjatywy. Żadnej poważnej inicjatywy. Są jakieś tam małe protesty w ambasadach. Potrzebna jest ogromna kampania. Potrzebna jest kampania i uczciwie mówiąc, ona będzie kosztowała. Ale to będzie wydatek naprawdę dla Polski bardzo opłacalny. Ten atak to jest atak nie tylko na Polskę jako całość, to jest atak na każdego Polaka, który się znajdzie na Zachodzie, a dzisiaj miliony Polaków wyjeżdża na Zachód, na dłużej i krócej. Traktują nas tam niestety często nie najlepiej. Na przykład w Londynie mamy najniższą stawkę godzinową ze wszystkich narodów, łącznie z narodami afrykańskimi, a naprawdę nie jesteśmy najgorsi w pracy. Ale pamiętajcie, że to wszystko właśnie składa się na tą sytuację. Ja chcę Państwu obiecać,
że my uczynimy wszystko, żeby tą sytuację odwrócić, że przeprowadzimy wielką kampanię obrony godności Polski, godności Polaków. Dziękuję. Będą pytania, prawda? Tak, jeśli można, panie prezesie, mamy zebrane pytania od mieszkańców. Jeśli był pan łaskaw, to oczywiście. Proszę o odpowiedź. Panie prezesie, szanowni państwo, mamy tutaj problem, ponieważ tych pytań mamy tak wiele, że postanowiliśmy je podzielić w grupy tematyczne, ale grup tematycznych wyszło nam 10, a są jeszcze pytania, które nie pasują nam do żadnej grupy. Także państwo wybaczą, ale nie wszystkie pytania będziemy w stanie zadać. I zacznę od pytań dotyczących programu PiS-u Pracy i Bezrobocia. Co zrobić, aby w Polsce były zakłady produkcyjne, przemysł, a nie tylko banki i hipermarkety? Następne pytania. Młodzi po szkołach, także u nas, mają problemy ze znalezieniem pracy. Nie powstają nowe miejsca pracy. Co zrobić, by rozruszać rynek pracy? Proszę państwa. I jeszcze jedno pytanie, panie prezesie, może na koniec. Jakie są trzy rzeczy, które zrobi PiS, gdy przejmie władzę? Proszę państwa, od razu powiem. Na to trzecie pytanie to ja nie będę odpowiadał, bo to jest takie typowe pytanie dziennikarskie i obawiam się, że ono było zadane przez którąś ze stacji telewizyjnych. A my musimy naraz na początek zrobić nie trzy rzeczy, tylko 30 rzeczy. Albo 130 rzeczy. Bo w Polsce, proszę państwa, zmienić trzeba w gruncie rzeczy prawie wszystko. Ja bym tutaj mógł najróżniejsze rzeczy określić jako te pierwsze, ale o jednym chcę jednak powiedzieć, bo to jest kwestia naszego honoru. Ja, ale oczywiście nie w swoim imieniu, tylko w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, w Sejmie, z mównicy sejmowej przyrzekłem, że jeśli dojdziemy do władzy, to natychmiast cofniemy nowe przepisy emerytalne, że wróci 60 i 65 lat. Natomiast proszę państwa, jeżeli chodzi o program ekonomiczny, żeby było więcej miejsc pracy, to po pierwsze muszą być realizowane, ale mądrze, bez korupcji, bez ceny za kilometr autostrady wyższej niż w Niemczech, chociaż tam przecież praca jest dużo droższa, wielkie przedsięwzięcia inwestycyjne i tutaj wymieniłem już wczoraj tą liczbę, ona jest imponująca, pewnie niektórzy się będą śmiać, ale nasz program będzie przewidywał 1 bln złotych inwestycji. Ogromny program inwestycyjny. Ale do tego będą dochodziły programy związane bezpośrednio z zachęcaniem do zatrudniania w mniejszych ośrodkach i na wsiach. Myśmy ten program już przedstawili w Sejmie, został oczywiście odrzucony, ale nawet ci, którzy na co dzień nas atakują z tych innych tak zwanych opozycyjnych partii, bo one są opozycyjne w nazwie, tak naprawdę jak Platforma potrzebuje pomocy, to zawsze pomogą. Ale nawet oni mówili, że to bzdura, że może tych miejsc pracy będzie mniej niż my mówimy, ale że na pewno taki program jest potrzebny. My mówili 1 200 000, może będzie troszkę mniej, ale to naprawdę jest program, który może bardzo ożywić zatrudnienie w mniejszych ośrodkach i na wsi. Będzie tego rodzaju program oparty o dzisiejszy pomysł przedsiębiorstwa Inwestycje Polskie, to jest 40 miliardów złotych, dla większych ośrodków, gdzie miejsce pracy jest droższe. Jest program budownictwa mieszkaniowego, to obok rozwiązania problemu mieszkaniowego będą także miejsca pracy. Jest program odbudowy gospodarki morskiej. To jest w efekcie ostatecznym około 100 tysięcy nowych miejsc pracy. Tego rodzaju przedsięwzięć związanych także z odbudową szkolnictwa zawodowego, z budową tego już wspomnianego przeze mnie zaplecza intelektualnego, między innymi w oparciu o wyższe szkoły zawodowe. Tych programów będzie wiele. One razem powinny dać to, co na przykład za naszych rządów miało miejsce. Myśmy w ciągu 2 lat zwiększyli ilość miejsc pracy o 1 300 000. No, w tym tempie problem pracy w 4 lata w Polsce będzie bardzo złagodzony, a w 6 będzie rozwiązany. Całkowicie rozwiązany, łącznie z powrotem ludzi, przynajmniej znacznej części ludzi z emigracji. To nie jest tak, że to jest niemożliwe. My ten program podejmiemy,
ale powtarzam, będziemy potrzebowali społecznego poparcia, bo jeżeli na przykład mówię o programie mieszkaniowym, o programie budowy mieszkań, nie chcę wdawać się w szczegóły, on też już jest gotowy, on już powstał jeszcze za tamtych rządów, tylko nie mieliśmy czasu go wdrożyć, to on jest w interesie tych Polaków, których nie stać na mieszkanie. A dzisiaj w większości nie stać. Nawet na skromne mieszkania. Muszą wynajmować albo mieszkać po 2-3 rodziny, rodzice, dzieci już z małżonkami w jednym mieszkaniu. To oczywiście jest sytuacja zła, patologiczna, szkodliwa. W Polsce jest ciągle znacznie mniej mieszkań niż gospodarstw domowych. Jest 1 600 000 mniej mieszkań niż gospodarstw domowych. A powinniśmy mieć, tak jak na Zachodzie, 10% więcej mieszkań niż gospodarstw domowych. To wtedy sytuacja jest dobra. Bo nie są takie kraje jak Hiszpania, gdzie ta nadwyżka jest jeszcze dużo większa. Otóż, proszę Państwa, ten program, który my proponujemy, jest w interesie ogromnej większości Polaków, ale nie jest w interesie deweloperów. A deweloperzy są bardzo potężną grupą nacisku. Niektórzy z nich są miliarderami i oczywiście mają w związku z tym potężne wpływy. Tylko, że ta władza nie ośmieli się podnieść na nich ręki, a my z tego rodzaju naciskami na pewno się nie będziemy liczyć, ale będziemy potrzebowali poparcia społecznego, to jeszcze raz mówię. Jesteśmy w stanie Polsce rozwiązać ten problem, oczywiście nie z roku na rok, ale w stosunkowo niedalekiej perspektywie, no chyba, że w Europie wybuchnie jakiś ogromny kryzys ekonomiczny i to wszystko się załamie, no to wtedy rzeczywiście już cudów nie dokonamy, ale jeżeli tego nie będzie, a daj Boże, jest na to szansa, że tego nie będzie, to będzie można ten problem rozwiązać. Pytanie odnośnie emerytur. O co chodzi w całym medialnym zamieszaniu wokół OFE? Pierwsze pytanie. Dlaczego są takie wysokie ZUS-y dla pracowników? Pracodawcy nie chcą nas zatrudniać, pracujemy na czarno. Drugie pytanie. I trzecie pytanie. Czy będą zniesione podatki od najniższych emerytur i rent? Może zacznę od ostatniego. Tak, my chcemy od najniższych emerytur i rent znieść podatki. To jest suma w skali kraju bardzo niewielka, a bardzo obciążająca tych, którzy te podatki muszą płacić, jeżeli chodzi o OFE. No ja powtórzę to, co powiedziałem w Sejmie. To największe oszustwo, jakiego się dopuszczono w Polsce od 25 lat, od 1989 roku, no od 24. Na czym ono polega? Ludziom zapowiadano, było mnóstwo tej reklamy w telewizjach, że to będzie wielkie podwyższenie emerytów. Pamiętacie Państwo? Panie Wierzesław, pamięta tych emerytów pod palmami, Hawaje, Azory, dolary, w ogóle Kanaryjskie wyspy, nie wiem, Kalifornia, Floryda, wszystko mi na emerytów. A ci, którzy to przeprowadzali, dobrze wiedzieli, że skutek będzie odwrotny, że to będzie obniżenie. To było oszustwo, po prostu bezczelne oszustwo. To po pierwsze. Drugie, nie uświadomiono obywatelom, że zawierają to, co Rzymianie nazywali lwią spółką. To znaczy, oni mają zobowiązania, druga strona praktycznie ich nie ma. No, bardzo enigmatyczne są zobowiązania drugiej strony, a po tych zmianach, które w tej chwili są wprowadzane, czyli zniesieniem tej minimalnej stopy zwrotu, trzeba powiedzieć, że już w ogóle ich nie ma. Bo państwo muszą płacić. Mówię o tych, którzy są w OFE, młodszych trochę. Muszą płacić, po prostu jest to podatek w istocie, danina publiczna, podatek. Druga strona bierze te pieniądze, prywatyzuje i jakie ma zobowiązania wobec państwa? No może dać 10 zł emerytury. No i to już ja nie miał żadnych abstrakcji, bo to już w tej chwili następuje. Otóż to jest właśnie lwia spółka. To jest właśnie to, czego już prawo rzymskie w starożytności nie dotrzało. I to ludzie mają uświadomić. Nasze rozwiązanie, to które my proponujemy, jest takie. Za pieniądze państwowe. To było winne. Wielka kampania uświadamiająca. Ludzie muszą usłyszeć wprost. Zostaliście oszukani. Taka jest struktura tej umowy. Takie są skutki. Na takie możecie liczyć emerytury. A później, po tej kampanii, każdy będzie musiał mieć wybór. Mógł mieć wybór, ale oczywiście na tej karcie dokonującej wyboru też muszą być wyjaśnienia, co naprawdę wybiera. Jestem przekonany, że tak jak na Węgrzech, olbrzymia większość, tam 98% ludzi wybrało ZUS. I to, proszę Państwa, jest tyle. I teraz tak, dlaczego te
opłaty ZUS-owskie są takie wysokie. Na skąd wziąć pieniądze na emerytury? Z nieba spadną? No proszę Państwa, no to jest takie myślenie, które niektórzy ludzie rzeczywiście prezentują i niestety tabloidy, te gazety takie niektóre, że państwo ma wziąć pieniądze znikąd. Mam nie płacić, to szczególnie wielu przedsiębiorstw, mamy nie płacić podatków, ale wszystko ma być dobrze załatwione. No, proszę Państwa, my możemy mieć do Państwa pretensje o to, że płacimy podatki i że one są niesprawiedliwe, że jedni płacą, a inni nie płacą. Że sieci wielkie nie płacą, że banki nie płacą. O to możemy mieć pretensje. Natomiast... I możemy mieć presję o to, że te pieniądze są marnowane. Za te pieniądze można by zrobić obywateli nieporównanie więcej. Pod każdym względem. O to możemy mieć pretensje, ale nie możemy mieć pretensji o to, że w ogóle są płacone podatki, bo podatki w Polsce są niskie. Musicie Państwo pamiętać, że efektywna stopa podatkowa w Polsce jest jedna z najniższych w Europie. I że poziom wydatków publicznych w stosunku do wartości PKB rocznego w Polsce jest niski. Dużo niższy niż we Francji, już nie mówię o Szwecji. I że to są fakty. Ja oszukiwałbym Państwa, gdybym opowiadał, że my obniżymy wszystkie świadczenia i jednocześnie załatwimy 100 różnych. No jakbyśmy obniżyli świadczenia, to musimy likwidować szkoły, szpitale, komisariaty i tak dalej. No bo za co? Musicie Państwo o tym pamiętać. Nie dajcie się Państwo nabierać na taką propagandę pod tytułem można skądś brać, a Państwo jest instytucja, która bierze znikąd pieniądze. Tak samo naprawdę w Polsce niepotrzebni są przedsiębiorcy, którzy eksploatują pracownika i ciągle nie chcemy płacić żadnych podatków, a pracownik ma nie mieć żadnych praw. Proszę Państwa, nie każdy musi być przedsiębiorcą. Jak ktoś nie ma tu odpowiednio, to niech się bierze za inną robotę. Proszę. Jak ktoś ma tutaj, to zapłaci podatki, zapłaci przyzwoicie pracownikowi jednocześnie nie na swoje. Tylko to trzeba mieć głowę. Przedsiębiorczość to jest dla ludzi z głową. Pytania z polityki. Czy obecny rząd dotrwa do wyborów i czy będą wybory przyspieszone? Następne pytanie. Czy będzie koalicja Platformy SLD i czy Leszek Miller będzie premierem? I ostatnie pytanie. Czy partia Gowina wejdzie do Sejmu? Proszę Państwa, gdybym ja był jasnowidzem, to co byłoby inaczej? Ja mogę powiedzieć tak. Jeżeli my, mówię o Prawie i Sprawiedliwości, zaczniemy wygrywać kolejne wybory, to jest rzeczą niewykluczoną, że do wyborów parlamentarnych dojdzie szybciej. Bo wtedy koalicja, czy sama nawet Platforma może się zacząć łamać. Ale sondaże nam wystarczą, bo sondaże mamy już niezłe. Powtarzam, w niektórych już mamy samą większość. Sondaże to są tylko sondaże. Jak przyjdą, tak jak było na Węgrzech, tam też były wybory europejskie przed parlamentarnymi, wybory europejskie i my je wygramy, no to będzie dla tamtych bardzo poważny sygnał i może się rzeczywiście pewne procesy mogą się przyspieszyć. Jeśli my nie wygramy jednoznacznie tych wyborów, to będzie koalicja SLD-PO, to jest pewne. Czy będzie tam premier Miller, czy premier Tusk, czy ktoś inny będzie premierem, tego nie wiem, ale nie wykluczam, że Miller znów będzie premierem. No, proszę Państwa, członek Biura Politycznego i sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, tak to się kiedyś w telewizji określało, no, nie powinien nigdy być premierem Polski. Ale na pewno nie powinien być jeszcze 20 parę lat po przemiana i po tym, kiedy jego władza kończyła się wielką kompromitacją. Więc ja bym chciał, żeby tak się stało, ale jest jedna droga, poprzeć Prawo i Sprawiedliwość. Wygramy, nie będzie tego problemu. Jeżeli chodzi o Jarosława Gowina, to ja powtórzę to, co już wczoraj mówiłem. Imię ładne, przystojny, wysoki. Ale czy to wystarczy? Olechowski jeszcze wyższy. No, pan mówi, że brzydki, to panie trzeba zapytać. Moje koleżanki mówią inaczej.
Ale nie, przepraszam, ale już musimy iść tym to. Pytania o ochronę przeciwpowodziową tutaj lokalną. Bardzo przepraszam. Czy znajdą się wreszcie pieniądze na ochronę przeciwpowodziową w Kętach, w okolicy? W ostatnich latach nie zrobiono mimo zagrożenia nic. Zawsze słyszymy, że brak pieniędzy. I pytanie, dlaczego poseł Graś, a to nie wiem, czy do pana prezesa, nie załatwił pieniędzy na ochronę przeciwpowodziową w powiecie? Ja wiem, że to Graś stąd pochodzi i powinien się starać, ale ja sądzę, że problem jest tym odcinkiem szerszego problemu. Pamiętam, że mój świętej pamięci brat jeszcze jako prezes Wyższej Izby Kontroli, czyli 20 lat temu, pisał już Sejmu raporty, że sytuacja ochrony przeciwpowodziowej w Polsce jest fatalna i że trzeba coś z tym zrobić. Nie miało to żadnych skutków. I po dziś dzień w gruncie rzeczy nie ma. Te wielkie przedsięwzięcia przeciwpowodziowe, które były w naszym planie, w planie świętej pamięci Gęsickiej, zostały przez Platformę Obywatelską odrzucone. No, problem będziemy musieli podjąć. Oczywiście ja nie chcę stwierdzić, że my będziemy takim Mikołajem, który będzie miał pełen worek i to od razu będzie mogli załatwić. Ale tam, gdzie zagrożenie jest bardzo poważne, a Soła jest jezią rzeką, my o tym wiemy, na pewno będziemy działali możliwie szybko. Ale gdyby zrealizować budowę zbiorników na południu, który był przecież częścią tego planu na lata 2007-2013, a w pakcie 2015, czyli tej perspektywy budżetowej, i budować także to obwałowanie Wisły, które miało być pociągnięte aż tam blisko Warszawy, a w ostatecznej wersji jeszcze dalej, to te zagrożenie przeciwpowodziowe by spadło. Pamiętajcie Państwo, że ja mówię o Wiśle, ale te relacje wodne są, że tak powiem, pewnym systemem. Więc to jest tak, że różne, nawet odległe inwestycje mogą wpływać tutaj. Oczywiście nie mówię, że to tutaj akurat byłoby tak bezpośrednio, ale jest to możliwe. Ten projekt byśmy podjęli, został odrzucony. Sądzę, że do niego wrócimy i że te sprawy przynajmniej tam, gdzie jest pożar, można powiedzieć, a tu jest pożar, bo wiem, że część Kęt może być zalana przy kolejnym podniesieniu wód. Te wały mogą nie wytrzymać bardzo łatwo. Ten problem będziemy się starali jak najszybciej załatwić. Może na początku tylko doraźnie, a później już systemowo, ale w każdym razie na pewno będziemy starali. Są pytania o górnictwo. Tutaj zacytowała. Ostatnio zdecydowano, że w Krakowie będzie zakaz palenia węglem. Czy to nie potrzeba takiego zakazu w całej Polsce? Jakie będzie to miało skutki dla górników? I drugie pytanie, niedaleko stąd jest kopalnia Brzeszcze, która ma problemy z ograniczeniem wydobycia i zwalnianiem ludzi. Czy podobnie jak ze stoczni nie zażyna się w Polsce górnictwa po to, by ratować je w innych krajach? No macie Państwo rację, jeżeli znaczy ta osoba, nie wiem, Pani czy Pan pytała, rzeczywiście to, że zarżnięto w Polsce stocznie, to spowodowało, że niemieckie te z dawnej NRD zostały uratowane i szefowie tych stoczni to wprost mówią, przyznają, gdyby polskie istniały, to oni by upadli. Natomiast jeżeli chodzi o przemysł węglowy, to sądzę, że tu chodzi o inne interesy, o interesy tych, którzy są związani z gazem, z innymi typami energii. Czy z węglem, to w innych krajach, to na ten temat nic nie wiem, konkretnie nie wiem. To może być rzeczywiście początek takiej akcji. Ja przypomnę, Prawo i Sprawiedliwość tutaj w samorządzie wojewódzkim, w Radzie Wojewódzkiej było przeciwko temu i my będziemy stawiać dalej na węgiel. To znaczy, jeżeli my dojdziemy do władzy, to polskie kopalnictwo węgla i kamiennego, i brunatnego będzie mogło czuć się bezpiecznie. Są dziś techniki, które pozwalają na bardzo znaczne obniżenie emisji CO2 przy produkcji energii z węgla i w związku z tym będziemy na to stawiać. W Krakowie jest problem smogu, on jest problemem dalece nie tylko pieców węglowych i uważam, że tego rodzaju decyzje są co najmniej całkowicie przepuszczone. No i jeszcze do tego obciążają też kosztami mieszkańców. Wiem, że tam niby samorząd ma częściowo to finansować, ale mimo wszystko to jest obciążenie kosztami bardzo poważne, a znaczna część mieszkańców Krakowa, znaczna część mieszkańców całej Polski po prostu ledwie wiąże koniec z końcem, nie ma żadnych oszczędności, krótko mówiąc, w jaki sposób ma za to zapłacić. Miejmy nadzieję, że za rok, kiedy będę w Małopolsce, no może i tutaj, różnie może być, to już będzie tu inny samorząd.
Panie prezesie, pytania z zakresu polityki międzynarodowej. Pierwsze dotyczy wyprzedaży polskiej ziemi i zagrożeń poprzez podstawianie słów fikcyjne małżeństwa i czy Prawo i Sprawiedliwość tą kwestię ureguluje. Ale są też pytania o Ukrainę. Tydzień temu był pan prezes w Kijowie. Jakie widzi pan korzyści związane z przystąpieniem Ukrainy do Unii dla Polski? I pytanie, czy pan przed wyjazdem na Ukrainę wiedział, że będzie pan obok lidera swobody? Proszę państwa, jeżeli chodzi o Ukrainę, to tak. Te korzyści, które będziemy mieli, mają charakter strategiczny. To znaczy włączenie Ukrainy, to tak najogólniej do Zachodu, oznacza w znacznej mierze zahamowanie neoimperialnej tendencji Rosji, przynajmniej w wymiarze europejskim, bo azjatycki jest oddzielny. No ale oni tam mają konkurenta no, bardzo ciężkiego i licznego w postaci Chin. Nie wiem, czy sobie dadzą radę. Natomiast tu w Europie to w ogromnej mierze ta sprawa decyduje. Dlatego Rosjanie tak gwałtownie tutaj reagują. To tak jest jak w 1920 roku. Oni byli kompletnie pobici, byli gotowi na różne ustępstwa wobec Polski, ale gdybyśmy chcieli kontynuować ofensywę na Ukrainie, to wtedy byli gotowi się dalej bić. Bo wiedzieli, że to jest z ich punktu widzenia rzecz niezwykle wręcz ważna. Oczywiście nie wiedziałem, z kim będę tam stał. I szanowni państwo, no wyobraźcie sobie nawet, że ja mam możliwości nie tylko pana Gowina, ale Krzyki. Czyli mogę tego pana ze swobody chwycić za kark i wyrzucić. No co mógłbym to zrobić? No nie mógłbym, to jest oczywiste. My mamy zupełnie jednoznaczny stosunek do prawy ludobójstwa i używamy tego słowa. I ja chcę przypomnieć, że mój świętej pamięci brat też używał tego słowa. Że to nie jest prawda, że go nie używał, jak mu się często zdarza. Używał słowa ludobójstwo w stosunku do tego, co stało się na Wołyniu i po części także w Galicji. A nawet nie na dzisiejszej, znaczy ziemiach dzisiejszego państwa polskiego, bo i tutaj to ludobójstwo w niektórych miejscach miało miejsce. To jest jedna sprawa, ale z drugiej strony nie można z tego powodu odrzucać w stosunku z Ukrainą. Ci, którzy tak bardzo te sprawy stają, no musieliby powiedzieć, że z Niemcami, no to my wyłączymy mianę ognia przez Odrę i Nysa powinniśmy prowadzić. Bo biorąc pod uwagę zakres zbrodni niemieckich w Polsce. Gigantyczny wręcz. Więc proszę państwa, no to trzeba po prostu rozważać zgodnie z racją stanu. Ja nie mogę usunąć pana ze swobody z czołówki tego pochodu, ani z samochodu, z którego żeśmy przemawiali. Mnie tam naprawdę bardzo dobrze potraktowano, dano mi przemawiać jako pierwszemu. W ogóle nie studiuję, tylko w ogóle jako pierwszemu. Byłem sztandar wraz z innymi, nawet mnie do tego zachęcano, żebym ten sztandar niósł. Krótko mówiąc, no mogę być usatysfakcjonowany, ale to są zachowania polityków. Natomiast to, co było naprawdę dobre i nawet wzruszające, to było zachowanie zwykłych. Ja później szedłem przez ten gigantyczny tłum i naprawdę no, powitanie było no, niesłychanie przyjazne. Tylko dziękujemy Polsza, dziękujemy i tam ludzie mnie ściskali mi ręce, czasem całego mnie obejmowali. Krótko mówiąc, proszę państwa, i innych członków delegacji tak samo, krótko mówiąc, no było niesłychanie serdeczne przyjęcie i nie zapominając o tych zbrodniach, istniejąc te sprawy i mówiąc o tym wprost, bez żadnych ograniczeń, my jednocześnie na tej sympatii powinniśmy budować coś, co by się nam niesłychanie opłacało politycznie, a w dalszym wymiarze także gospodarczo. To znaczy dobre relacje z Ukrainą, czy nawet bardzo dobre relacje z Ukrainą. Na Ukrainie są politycy, którzy widzą tą możliwość strategicznego sojuszu, widzą rozmiar, także geograficzny, proszę pamiętać, że to przeszło 2000 km jakby od polskiej granicy zachodniej do końca Ukrainy, dobrze przeszło 2000 km. No, to jest jednak też bardzo znaczny potencjał ludowy, niestety mniejszy gospodarczy, bo Ukraina jest dzisiaj krajem bardzo biednym. Poziom rozwoju Ukrainy jest mniej więcej taki jak w Polsce około 1970 roku. Poziom dobry na głowę, ale przeszło trzy razy mniej niż w tej chwili w Polsce.
bieda jest straszna, bo akurat Kijów jest dużo, dużo bogatszy niż reszta Ukrainy, ale mają bardzo duże perspektywy i mają różne działy przemysłu, których u nas nie ma. My nie jesteśmy w stanie wybrać transportowca autotransportowego, który jest w stanie odnieść więcej niż ten amerykański Hercules i do tego wylądować na trawie. A Ukraińcy są w stanie to zrobić. Naprawdę jest bardzo szerokie pole do współpracy i trzeba ją budować. To jest trudne, bardzo trudne. Sprawy są skomplikowane, ale od tego jest polityka, żeby rozwiązywać trudne problemy. Ale tak się nagadałem, wspomniałem, jakie było pierwsze pytanie. Bo było jeszcze jakieś pytanie. Tak, tak, chodziło o wyprzedaż polskiej ziemi przez agencję rolną. Proszę Państwa, mówię krótko. Różne kraje, gdzie obowiązuje, bo wszędzie pod zadaniem obowiązuje zasada wolnego obrotu ziemią, dały sobie radę. Jeżeli my będziemy przy władzy, to po pierwsze, unieważnimy wszystkie te umowy na słupy, czy na różnego rodzaju cię. Zgodnie z zasadą... Zgodnie z ogólną zasadą prawa cywilnego, że umowy dla unijnego prawa są nieważne. Są nieważne, to my to umiemy rozpoznać. A poza tym wprowadzimy, tak jak to zrobili Francuzi na przykład, bardzo wiele różnych ograniczeń, które będą strzegły, żeby polska ziemia w polskich rękach. Wiem, że nas będą o to gry szczypać, ale inni też to robią i my też to możemy zrobić. To trzeba mieć tylko odwagę. Nie trzeba się starać o dery w Berlinie, tylko o polskie interesy. To mówię jasno. Idziemy na całość. Pytania odnośnie wyborów. Co Pan sądzi o jednomandatowych okręgach wyborczych? Czy PiS ma opracowany system obliczania głosów wyborczych i ich kontroli? Oraz jak wyglądała społeczna kontrola przy urnach wyborczych, aby te wybory nie były sfałszowane? Proszę Państwa, ja nie wiem, czy nie były sfałszowane. Ja mówię, na pewno bardzo dużo niedobrych rzeczy przy wyborach samorządowych było. Natomiast czy te parlamentarne sfałszowane, to ja tego nie mówię, bo nie mam na to żadnych dowodów. Natomiast jeśli chodzi o kontrolę, rozpoczęliśmy w tej chwili, to ogromna rola klubu Gazety po tym przedsięwzięciu, budowanie takiego 80-tysięcznego korpusu, bo tyle jest potrzebnych ludzi, żeby kontrolować w tej komisji obwodowej, a później kontrolować obliczanie głosów, agowanie wyników, czyli podliczanie wyników. Krótko mówiąc, żeby mieli własne wyniki wyborów, że nas nie można było oszukać. To jest bardzo trudne zadanie, bo muszą być ludzie, którzy będą, ale którzy będą rzeczywiście do rana, będą pilnować, będą zdeterminowani. Chcemy, żeby były też takie patrole, które będą jeździły od komisji do komisji, żeby także w nocy, żeby tym ludziom, którzy tam są, dodawać otuchy, żeby oni takie poczucie, że nie są sami, bo często bywają naciski w takich komisjach. No i wreszcie, żeby był odpowiedni system łączności, żeby każde nadużycie było natomiast przekazywane do centrali regionalnych, a następnie do centrali ogólnopolskiej. To, co zrobiliśmy w czasie wyborów uzupełniających w Podkarpaciu niedawno, pokazuje, że jak się naciska, to ma się efekty. Ja mogę Państwu opowiedzieć, jak to tam było. Najpierw ogłoszono nagle, że nie będzie wyników cząstkowych, a później ogłoszono, że wynik będzie dopiero we wtorek, czyli po półtora dnia, mimo że to bardzo prosty do obliczenia wynik kilku kandydatów. Głosów nie tak dużo, bo to w końcu wszystkiego pięć powiatów, więc dlaczego? No w Warszawie wyniki, no, czy w Elblągu wyniki były od razu. I to już w ciągu nocy, najpierw cząstka, później pełna. Myśmy natychmiast wydali polecenie wszystkim naszym członkom komisji obwodowych, żeby wszystko rejestrowali, żeby zażądali zachowania kart do głosowania, żeby fotografowali wyniki te, które się wywiesza. Interweniowaliśmy w Państwowej Komisji Wyborczej i Szanowni Państwo, za chwilę się okazało, że mogą być wyniki cząstkowe i były, i że nie było jeszcze końca nocy, już był wynik ogólny. Krótko mówiąc, jak się ciśnie, to się wyciśnie. Ale trzeba cisnąć, oczywiście trzeba cisnąć. Panie prezesie, tak jak Państwu zapowiadałem, nie będziemy w stanie wszystkich pytań, wszystkie przekażemy Panu prezesowi. Na koniec mam dwa pytania dotyczące pewnie terminu naszego spotkania. Pierwsze, czy PiS planuje zniesienie handlu w niedzielę? A drugie pytanie, już
taką chyba ręką dziecka pisane, czy pan prezes dostał prezent na mnie? No, prezent nie dostałem, nie. Przepraszam, dostałem. Jeden dostałem. Natomiast jeśli chodzi handel w niedzielę. Proszę Państwa, ja sądzę, że to jest znakomity temat do referendum. Bo to jest tak. Ja osobiście sądzę, że przynajmniej ogromna większość członków Prawa i Sprawiedliwości jest na tym, żeby znieść. Ale wiem też, że bardzo wielu ludzi jest przeciwko. Bo trzeba po prostu się społeczeństwa zapytać. To jest tak, jak tu mnie pytano dzisiaj w wywiadzie tu w Kętach, no co ja sądzę o sprawie tej drogi beskidzkiej, tej integracyjnej drogi beskidzkiej, czyli z Bielska Białej do Krakowa. Bo tam są różne opory, szczególne gminy protestują. Co w tej sprawie można zrobić? No, ja powiedziałem tak, no prowadzić lokalne referendum. Jeżeli mieszkańcy tych gmin, przez które ma biec ta droga, nie chcą tej drogi, no to jej nie będzie, tylko wtedy trzeba, żeby było jasne, że to była po prostu wola mieszkańców. A jeśli chcą, to trzeba ją zbudować. Naprawdę ten element demokracji bezpośredniej powinien być u nas częściej stosowany. Ta bezczelność obecnej władzy, która nawet jak jest 2 miliony podpisów, to odrzuca wniosek o referendum, jest po prostu niesłychana. I dlatego powtarzam, my będziemy się w pewnych sprawach do referendum odwoływali, zarówno w skali lokalnej, jak i w skali ogólnokrajowej. Sprawa handlu w niedzielę, jak sądzę, jest właśnie taką kwestią referendalną, bo są tu bardzo daleko idące różnice zdań społeczeństwa. Ja jako wierzący, praktykujący katolik, mam tutaj zdanie zupełnie jednoznaczne, pamiętaj, żebyś Dzień Święty święcił. Panie prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Kent i jeśli pozwoli, to burmistrz w imieniu mieszkańców chciałby również podziękować za wizytę tutaj u nas. Panie prezesie, pięknie dziękuję. W imieniu wszystkich tutaj zgromadzonych jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy za ważną dyskusję o Polsce. Ja myślę, że panu prezesowi na pewno współpracownicy pomogą. Tam są książki o Kętach, o naszej wspaniałej 700-letniej tradycji, historii. A nie każde miasto w Polsce ma swojego świętego, a my w Kętach mamy. Święty Janka dla pana prezesa. Ja bardzo dziękuję. Jestem zaszczycony. Wszystkim dziękujemy za uwagę. Bardzo dziękuję za to przybycie tutaj. Państwo to jest naprawdę wzruszające. Wiem, że rzeczywiście macie dawną tradycję od 1277 roku, przynajmniej pierwsze wzmianki. O Kętach wymieniliście tutaj duży przemysł i rzecz. Po części, na szczęście ten przemysł został utrzymany. Ale pytajcie też, że nie jest tak, być powinno, jeżeli chodzi o równość. Naszą równość na przykład z mieszkańcami Warszawy, a mówię to jeszcze raz podkreślam, chociaż jestem warszawiakiem, i że to nie jest tak, jak powinno i jak może być. Mówiąc najkrócej, jeszcze raz odwołam się do tego porównania, trzeba z naszych pleców zrzucić ten worek kamieni, go zrzucimy, to będzie nam pod górę. Przez cały czas musimy iść pod górę, skoro ścigamy i chcemy ich doścignąć i chcemy żyć tak jak ci najbogatsi, najmocniejsi w Europie. By nam iść nieporównanie łatwiej i będziemy na pewno szli dużo, dużo szybciej. Dziękuję z całą rotę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Proszę Państwa, wczoraj na zakończenie spotkania, tego mojego ostatniego spotkania, śpiewano w Żywcu pieśń o moim bracie, o innych, którzy zginęli w Smoleńsku. Proszę Państwa o wspomnienie o bracie, o nich, a także o mojej mamie. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie. Myślę, to nie ostatnia wizyta Pana Prezesa tutaj w Kętach. Życzę jej niedzieli. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pięknie dziękujemy. Przepraszamy, że część z Państwa musiała być stojąca w Kętach. Nie ma większej sali. Dziękuję. Miłego popołudnia niedzielnego. Dziękujemy bardzo. Do widzenia Państwu.